Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący odczyta wynik głosowania. Protokół Komisji Sprawiedliwej powołania na pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy Wronowicy 9 kwietnia 2015. Komisja, jak poprzednio, Maria Ciglar, Przewodniczący, Mariusz Grodzielski, członek, Janusz Jerzy Tron, członek. Oddano następującą ilość głosów. Krystyna Futa 8, Dariusz Dolina 9, Waldemar Czapczyński 10. Szanowni Państwo, wykonaliście Państwo wyboru wiceprzewodniczących. Wiceprzewodniczącymi zostali Pan Radny Grodzielski Mariusz Wojciech i Pan Radny Dolina Dariusz Andrzej. Gratuluję. Szanowni Państwo, proponuję, by wiceprzewodniczący może pozostali na miejsca, ale w tym momencie, proszę Państwa, doszliśmy do końca porządku posiedzenia. Chciałbym w tym miejscu zapytać Państwa, przepraszam, że czynię to za Panem Przewodniczącym, ale tak, tak już ustaliliśmy, czy chcielibyście Państwo rozszerzyć porządek tego posiedzenia? Tak. Jest taki wniosek, tak? Możemy przegłosować. Rozumiem, proszę Państwa. Pani Przewodnicząca będzie teraz miała obowiązek przeprowadzić procedurę głosowania, o ile wniosek przez Pana Radnego nie zostanie wycofany, ale rozumiem, że jesteśmy w punkcie dyskusji. Pan Radny zgłasza wniosek, Pan Radny chciałby na ten temat powiedzieć. Najpierw wnioskodawca, bardzo proszę, Pan Radny. No jest po prostu, po pierwsze, dostojność miejsca, wszyscy są, mamy czas. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Szanowni Państwo, ale są. Tak jak powiedziałem, mamy do 17.30 wolną salę, mamy 45 minut, ale mamy jeszcze mamy. Ja uważam, że jest to przeciwny temu, bo zarząd jest to ciało, które ma przedstawić jakiś program, znaczy coś działać, coś robić. Bo może być zarząd wybierany w biegu hako. Zarząd, nawet kandydaci nie przedstawią swoją opinię, przygotują się do tego, co chcą zrobić na tej dzielnicy. Bo dzielnica jest po prostu stracona od kilku lat. W związku z tym jakieś nowości trzeba coś zrobić. W związku z tym jestem przeciwny temu, żeby to dzisiaj. Panie Radny. Czy Pan Radny wycofuje, czy potrzebuje wniosek? Proszę sformułować wniosek. Pan Radny wnioskuje o rozszerzenie porządku. Wnioskuje rozszerzenie wyboru przewodniczącego. Porządku posiedzenia o wybór przewodniczącego. Tylko przewodniczącego. Zarządu dzielnicy Wronowice. Chciałbym poddać ten wniosek pod głosowanie. Oczywiście głosowanie ma charakter jawny i decydujecie Państwo większością głosów. Jeżeli wniosek uzyska większość, rozszerzymy porządek o ten wniosek jako kolejny punkt posiedzenia. Jeśli nie, zamykam posiedzenie dzisiejszej Rady Dzielnicy Wronowice. Szanowni Państwo, w osobie Pani Przewodniczący poddajemy wniosek Pana Radnego do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za rozszerzeniem porządku dzisiejszego posiedzenia o wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wronowice, proszę podnieść rękę do góry i przytrzymanie przez dłuższą chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób jest za. Siedem, tak? Pan Radny 8. Kto z Państwa jest przeciw? Mamy 5 głosów przeciw. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Jedna osoba. Proszę Państwa, dwie, przepraszam. Uznaję, że wniosek uzyskał wymaganą większość i kolejny punkt, proszę Państwa, jest przewodniczącego zarządu, ale tutaj już oddaję Panu Przewodniczącej oczywiście w zakresie wprowadzenia procedury wyboru i wyłonienia. Tak, proszę Państwa, chwileczkę przerwy technicznej. Musimy otrzymać